Cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Deromanexo i witam was w moim odcinku z serii Zagrajmy w Star Wars Knights of the Fallen Empire. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku działaliśmy sobie tutaj na Hoth, między innymi staramy się zaatakować i zniszczyć tutaj generator, który zapewnia jakąś tam ochronę dla Gwiezdnej Fortecy Arkana, która znajduje się nad nami. No i w tym odcinku zajmiemy się zapewne tym, żeby ją wyeliminować. Taki gwiezdny fortec mamy w sumie 6. To będzie dopiero pierwsza, którą zajęliśmy się tak bardziej na poważnie. Generalnie będziemy mieli też tutaj sojuszników, dlatego że ostatnio zrobiliśmy zadanie, które z tą misją jest związane. Widzę, że wejście tutaj też nie będzie proste, bo całkiem mocne te wieżyczki. Jak widać, sporo życia mi zabrała ta jedna, także poużywajmy sobie naszych jakichś healii. Widzę, że niestety będzie problem, bo mogę zaraz zginąć i nawet jednego przeciwnika nie pokonać. To ciekawe. Generalnie. No dobra, zespełnijmy się tutaj. To trochę niedobrze, znaczy... Generalnie nie wiem, dlaczego Lana atakowała tą drugą, zamiast skupić się na jednej. Gdybyśmy jedną wyeliminowali, byłoby prościej. Ja mam nadzieję, że tutaj ktoś zaraz podejdzie i mi pomoże. Jeżeli tutaj dwójka graczy będzie, to myślę sobie spokojnie poradzimy z tymi wieżyczkami. Tylko ten tutaj, ta osoba musiałaby mi pomóc. Generalnie. Bo nie poszło nam to za dobrze nawet z heroic momentem. A musimy tam wejść. Szczerze, nie spodziewałem się, że taki problem będzie. Czy ten gracz tutaj jest? Nie. Właśnie go znikło gdzieś. Nie fajnie. Dobre pytanie, bo cholera, bez heroic momentu to... Nawet nie wiem, czy mam jakiekolwiek podejście, szczerze. Bardzo ciekawe. No nic, dobra, spróbuję jeszcze raz. Jeżeli teraz przegram, no to generalnie będę musiał się zespawnić gdzieś indziej. No, mogłem sobie jeszcze jakieś w sumie stymulanty wziąć przed walką, teraz to już trochę na to too late. Mam wrażenie, nie wiem, tu mam jakieś medykamenty, które ewentualnie mogę użyć. Tylko no jeżeli Lana nie będzie mi tutaj pomagać, Lana weź no się skup na... Już dobra, jeżeli tamta wieżyczka bije tylko Lanę, a nie mnie, to nawet jest okej. Generalnie. Byleby dwie mnie naraz nie biły, bo chyba wtedy tak było, a Lana tej mi nie pomagała zniszczyć, z którą walczę teraz. Nie wiem, nie mam tego pojęcia dlaczego wtedy. Bo jakoś teraz mi idzie, mam wrażenie, dużo lepiej, a nawet nie mam heroic momentu. Co ciekawe. Także nie wiem, no mam nadzieję, że Lana też jakoś lepiej nas w takim razie podleczy. Jeżeli wyeliminujemy chociaż jedną tą wieżyczkę, no to powinno być ok. Generalnie, bo wtedy troszeczkę będzie prościej. Nawet jeżeli zginę, to wtedy tą jeszcze kolejną będzie łatwiej po prostu również pokonać. A to ciekawe, bo teraz mi naprawdę poszło dużo, dużo lepiej. Nie wiem, co wtedy się stało, że taką papę dostałem. No ale dobra, trudno. Nie będziemy rozpatrywać przyszłości. Skupmy się na tym, żeby szybko tą wieżyczkę dobić. Żeby na pewno tutaj... Dobra, użyję tych medykamentów na wszelki wypadek. Chciałbym tą jedną naprawdę zniszczyć. Żeby po prostu nie zginąć. A coś czuję, że to może trochę mi nie wyjść, bo mam mało życia już. Ale dobra, jedna padła. Także dobrze, ona się nie powinna zrespić po walce. Nawet jeżeli teraz zginę, a pewnie zginę, bo trochę mam już mało tego życia, a też nie mam żadnych ataków do heala. Albo i nie, trochę Lana sobie w miarę widzę radzi, żeby mnie tutaj chociaż trochę wyciągnąć do góry. Także chyba powinno być ok, powinniśmy sobie dać radę. Bardzo na styk, ale się udało. Także spoko, kopnijmy tą wieżyczkę, czemu nie? Dobrze, wypadnie trochę do przodu. Użyjmy sobie ten, w ogóle ten buff jest dobry, bo on przyspiesza chyba cooldown ataków i też te animacje trwają szybciej. Także szybciej możemy walczyć, nie wiem czemu ja z tego wcześniej w ogóle nie korzystałem. Generalnie. Dobra, tu jeszcze też poczekajmy jakieś to tam buffy, nie buffy. Podejrzewam, że to mogą być jakieś buffy defensywne. Generalnie. Tak, zwiększa obrony i tak dalej. Nie wiem czemu ja tego też nie wykorzystuję. No jakby ja gram tak bardzo nieoptymalnie w tą grę, że masakra. Ale trochę mi się nie chce tam wgłębiać w te mechaniki, jakieś mety i tak dalej, tych umiejętności. Po prostu spamię co leci. I w większości wypadków mi to wychodzi. Dobra, rozumiem, że nic z nich nie podniosę. Dobra, w każdym razie wchodzimy do tego bunkra. I zobaczmy, mamy tego naszego sojusznika, który pomógł nam się tutaj dostać, odszukać. Tutaj widzę, doszło do sporej walki, mamy sporo ciał. Nie wiem, czy są sojusznicy, czy wrogowie też.
Zobaczymy. W każdym razie mamy tego Hemdila. Dziś pasake da dzia padmas wysada. Bawo pastai. Smalsio pobudus mana ira padare mana nan kali. No dobra, to w takim razie idziemy zniszczyć ten generator tarczy, który zapewnia ochronę dla Gwiezdnej Fortecy. Czyli generalnie motyw bardzo podobny do Gwiazdy Śmierci oczywiście, z oryginalnej trylogii, bo oczywiście w Gwiezdnych Wojnach to wszystko zawsze zatacza koło i jest tylko bardziej potężna Gwiazda Śmierci, ale działa dokładnie tak samo, generalnie. Także dobra, ciskamy przed siebie, zresztą sobie jakąś obszarówaczkę, czemu nie? Mam oczywiście mnóstwo tutaj Skytrooperów. Skytrooperzy to są droidy, także przynajmniej nie zabijamy żywych istot generalnie. No dobra, widzę, że tutaj za bardzo przeciwników nie ominiemy, także po prostu lecimy przed siebie. Okej, widzę, że mi też towarzysza zmienił właśnie na tego naszego nowego kolegę. No spoko, powalczymy sobie z nim, czemu nie. Tutaj z nami będzie biegał. Podejrzewam, że go też zrekrutujemy do sojuszu ostatecznie. I podejrzewam, że 6 takich członków będziemy mogli zrekrutować, kiedy zrobimy wszystkie fortece. Nie wiem, czy zrobimy wszystkie fortece, zastanowię się. Na pewno będę chciał w tym odcinku zrobić jakieś cięcie, kiedy zniszczymy już tą bazę tutaj. Będę chciał na pewno ogarnąć sobie rzeczy dla Quaizena, tam pójść popolować na te łampy, nie łampy i tak dalej, żeby trochę poprogresować. Wątpię, że w tym odcinku uda mi się zabrać na tyle tych wszystkich rzeczy z przeciwników, żeby zrobić go i go zrekrutować, ale no, oczywiście w miarę postaram. A co z tego wyjdzie, to jeszcze zobaczymy generalnie. Ale na pewno jedno cięcie zrobimy, żeby tam po prostu poza odcinkiem, żeby już oczywiście waszego czasu nie tracić, parę tych przeciwników tam zabijać na tej górce, na tamtych koordynatach. Dobra, nie wiem, używajmy sobie tych lepszych buffów troszeczkę, to możemy też sobie aktywować, bo to chyba zwiększy też obrażenia od naszych ataków z mocy, a przede wszystkim nasz defense zwiększa chyba 50%. Także dobra, tutaj też rzućmy sobie ataki z kroik momentu, które nam się zregenerowały. I za chwilę powinno być po przeciwniku, który był minibossem, proszę bardzo. I mamy zniszczyć generator, także użyjmy tego terminalu. Nie wiem, po co gra nam dała tutaj opcję jakby, ale okej. No i duże kabum, jak widać poszło, dzięki czemu stacja powinna być wrażliwa na ataki, jak rozumiem. Okej, oczywiście musimy stąd wyjść i widzę, niestety przeciwnicy się tutaj odrespili, co jest bardzo, bardzo niefajną rzeczą. Nie lubię, jak tak się dzieje, no ale dobra. Weźmy sobie tutaj, poużywajmy ataków w swoich momentach, póki one jeszcze są z nami i w ogóle trzeba szybko zaraz towarzysza, bo nie mam nikogo przy sobie. Chyba nie mogę zrobić tego w trakcie walki. Gdzie ty jesteś, moja droga? Oczywiście chcemy wziąć sobie lanę. Summon, proszę bardzo. I podlecz mnie, moja droga. O, a czemu stąd wyjść nie mogę? O kurwa, bo ja nie miałem w tą stronę pójść. Jak mam stąd wyjść? Jakieś pole siłowe mnie tutaj... A nie, o dobra, okej. Myślałem, że to pole siłowe mnie blokuje, ale ewidentnie nie. Chociaż wydawało mi się, że za pierwszym razem jak próbowałem nie mogłem przejść, ale może mi się tylko to wydawało. I po prostu tak, wiecie, odruchowo się zacząłem cofać po prostu. Mimo, że w rzeczywistości przyszedłem na drugą stronę tego. Bo jest dwie grupy przeciwników naraz aktywowałem. Nie żeby to był duży problem, bo to słabi przeciwnicy. Także tam szybko ich sobie wyeliminujemy, ale nadal nie jest to przyjemna opcja, żeby z tyloma aż naraz walczyć. Dlaczego oni się wszyscy drespili? Jakby, come on! Masakra jakaś, no nic, dobra. Szybko się przerżnijmy przez tych przeciwników, generalnie. No i tutaj przy wejściu oczywiście najgorsi, bo będziemy mieli jednego silniejszego do pokonania, ale to nic. Jakieś tam te mocniejsze naładowane ataki
użyjemy też tego, użyjemy też tego. Nie wiem, będę częściej klikał te buffy, bo podejrzewam, że to może trochę tą walkę poprzyspieszać generalnie. Już nie chcę mi się dokładnie nawet czytać opisu tych umiejek za bardzo. Okej, dobra, i tu już jesteśmy bezpieczni. Mamy stąd wyjść na pierwszy poziom. Zapewne ten nasz towarzysz jest gdzieś w ogóle indziej. Nawet nie wiem, czy nie mogą się stąd szybko wypodróżować w sumie. Jest to bardzo, wręcz bym powiedział, prawdopodobne, że mogłem stąd po prostu wyjść. Bo on być może nie będzie tutaj zaraz. Zdecydowanie nie będzie tutaj zaraz. Także dobra, no musimy stąd uciekać w takim rozrachunku. Czyli niepotrzebnie walczymy z tymi przeciwnikami, mój błąd. Ale dobra, zaraz sobie... Dobre pytanie, dziabniemy szybko podróż do niego, czy dziabniemy sobie szybko podróż tam do miejsca, gdzie z Quaizenem rzeczy mogę zrobić związane? Nie wiem, raczej na razie oddajmy może tego questa już do końca, a później... mam nadzieję, że w dobre miejsce, tak? Jeszcze sprawdzę. Drift Outpost, tak. Także chodźmy tutaj, tym quick travelem i oddajmy, dokończmy to zadanie już tak w 100%. I później zobaczymy, jaka będzie jego konkluzja i pójdziemy popolować trochę na łampy i inne stworzenia lokalne. Wataranai angomis akananon alas protas era. Holo gijoja bavana bagristai apkaltintas rapole. Trodo normales, smogas total dispawo apiatai. Okej, czyli co? Te. Dobre pytanie. Tak, widzę, że mamy zniszczyć tę stację. Żeby zniszczyć tę stację, musimy zrobić jakąś misję na Heroic 2+ w ogóle. O Jezus Maria, to i tak pewnie będziemy musieli zrobić dla każdej. To jest po prostu jakaś masakra. Dobra, z kim mamy najmniej influensu? Weźmy znowu sobie Sanere. Czyli to będzie Ancient Artifacts. Niech będzie Ancient Artifacts. Bo z nią mam, jak mówiłem, najmniej. Dobra, czyli tak, teraz chcemy się udać tutaj do High Mountain Range. To było gdzie? To było gdzieś tu, nie? Czemu tu mapy nie mam odkrytej? Nie wiem. Tylko oczywiście Quick Travel jeszcze mi się nie zregenerował. No w każdym razie, zrobimy sobie cięcie. Ja pojadę tam, popoluję chwilę na różne tutaj lokalne zwierzęta, zabiję tyle, ile tam ich znajdę i wrócimy do Quaizena, damy mu z nich skóry, czy ogólnie jakieś trofea, a później no chyba dokończymy tą gwiezdną fortecę, żeby już mieć to z głowy. Zobaczymy, zastanowię się jeszcze. Tak czy siak widzimy się za chwilę. No dobra, moi drodzy, skończyłem mojego, że tak powiem, rana, dlatego że nie mam tu już więcej przeciwników, tak więc udajemy się do Quaizena. Tu jeszcze gdzieś był wcześniej jakiś inny gracz, także chyba będę miał teraz w ogóle mniej tych skór niż ostatnio. Zresztą możemy to zobaczyć w ekwipunku, zaraz też ekwipunek tak trzeba, tylko 4 mam, jest trofea. No ale nie chcę mi się tam więcej czekać, aż się ci przeciwnicy porespią po prostu, nie wiem, może jeszcze na koniec tego odcinka, tam jak już skończę nagrywać, to wrócę tutaj i jeszcze popoluję. Tymczasem pogadajmy z Quaizenem. Z tym muszę dać po jednej, niestety. Także przeklikajmy to wszystko. Generalnie już tam nie będziemy tego dialogu samego słuchać, tym bardziej, że to jest po jakiemuś wymyślonemu, że tak powiem. Dobra, ile nam to dało poziomu? No 7 level, dobra, to jeszcze takie ze 3 rany. Po 4 skóry na przykład i to by wystarczyło, podejrzewam. Ale dobra, na razie sobie to owalimy. Mamy tego pana od Gwiezdnej Fortecy. Czy ja mogę do niego się przenieść? Chyba tak. Tylko nie wiem, czy to... Nie wiem, gdzie to mnie przeniesie, szczerze. Ale sprawdźmy, bo wydaje mi się, że to nas wróci po prostu na Odesen. I będziemy mogli zająć się tym. Tylko będę chciał na pewno jeszcze zaraz zahaczyć jakiegoś vendora. Potwierdzać też w ogóle jakieś skrzynki, bo też mam tego. Możemy też dać te zapasy dla naszych towarzyszy. Także za chwilę sobie to też zrobimy. Okej, okay, czyli to nas przeniosło tutaj. Nawet spoko. Czy... Dobra, zobaczmy, dla kogo ja mam za rzeczy do zaniesienia. Okej, okay, przede wszystkim artefakty, military equipment, smuggle goods. Okej, okay, czyli nie mam nic tutaj. Dobra, na razie weźmy, zanieśmy te rzeczy. Później pójdziemy do jakiegoś vendora, oczyścić ekwipunek.
Czyli chodźmy wpierw tutaj do naszej enklawy użytkowników mocy. Z Sanourę sobie pogadamy. No, to jakiś Jedi Knight po prostu generyczny. Myślałem, że jakaś to postać znana zmienia, ale nie. Mamy za to Xaleka, który tutaj trenuje. Dobra, chodźmy, pomówmy z nią. Greetings, Commander. Can I help you? Dobra. Good. Our strength will grow. I dajmy jej tego więcej. Mamy chyba aż 5, także możemy wszystko jej przekazać. Mamy z nią 6 poziom, super. Zajebiście, dzięki. Very well. Także tu już tak nie jesteśmy do tyłu, że tak powiem. Nie mam bylego pojęcia, co to w ogóle nam daje. Także, ale myślę, że warto. O, mamy dla niej, od niej jakieś zadanie. Podejrzewam, że to mi to daje. Dobra, pogadajmy z nią w takim razie. Commander, when a mystic sees, the Voss respond. But outsiders challenge the vision. This is not unexpected of outsiders, but it slows growth. We must grow to fulfill our purpose. An interesting interpretation. I must think upon this further. Okej, nie, to po prostu jakaś wstawka fabularna. Tak stricte zadania żadnego nie mamy. Okej, dobrze. Tak więc chodźmy teraz do hangaru naszego. Tam pogadamy z panem Aigo, też mu coś tam przekażemy. A później jeszcze będziemy musieli też pójść i ogarnąć panią przemytniczkę Hilo, ale to za chwilę. Hello, Commander. How can I help you? Outstanding, Commander. I'll see it put to good use. Czy więcej mam? Nie mam, niestety. Understood. Ale zawsze to trochę do przodu. Chyba teraz u niego mamy najniższy poziom, co nie? Tak, zdecydowanie u niego mamy. A co ciekawe, u użytkowników mocy mamy największy. To fajnie, bo jednak jesteśmy mistrzem Jedi, także ma to jakiś tam sens. Dobra, teraz tutaj. W takim razie tutaj też będziemy mogli odebrać nagrody za te podnoszenie poziomu, ale wpierw tylko jeszcze dajmy, żebyśmy tam wszystko już mogli odebrać generalnie. Hey, Commander, what's going on? Oh, nice. I'll sift through this and see what we've got. I chyba jeszcze jedno mam. Tak jest. I więcej nie mam, okej? Okay? Fly safe. I chyba teraz z nią mamy najwyższy poziom, ale chyba jeszcze nie 7. A nie, już 7, no właśnie. Czyli teraz mamy u przemytników level najwyższy. Dobra, chodźmy odebrać nagrody za to i za chwilę trzeba znaleźć jakiegoś vendora, żeby pohandlować troszeczkę. Tylko być może tutaj dostanę jeszcze jakieś nagrody za to, także wolałbym zebrać to wszystko, zanim cokolwiek innego zrobimy. Dobra, tu był jakiś vendor chyba, tak. Nie wiem, czy cokolwiek u niego kupię, ale tak, sprzedamy śmieci przede wszystkim. Dobra, no i tak, wpierw ekwipunek jakiś tam, aha, dobra, to nawet jest, to jest nic nie warte, czyli nawet tego sprzedać nie mogę. Także nie wiem, to jakiś tam set jest czegoś, nie obchodzi mnie to za bardzo. Jesus fucking Christ, ile my tego mamy? Czy jest w ogóle sens to podnosić? Bo to jest w pizdu giftów dla kompanów. Na co mi tyle giftów dla kompanów? Czy no, mogę zawsze coś tam dać dla chociażby Lany, ale czy to jest coś warte? Chyba nie. Tak. Nie jest to nic warte, to będziemy od razu to rozbierać. Co to jest? Aha, to też jakiś influence gain. Też możemy rozłożyć. Dobra. Jezus Maria, no nie opłaca mi się tego chyba otwierać wszystkiego, bo to same jakieś słabe rzeczy. Tego podejrzewam też sprzedać nie mogę. O, dobra, to akurat mogę. Akurat mogę sprzedać, dobrze. No i nic, dobra, potwierajmy dalej. Jak mówię, no chyba to będą same gifty dla kompanów. Trochę słabo, szczerze. Trochę też ekwipunku, który mogę zawsze sprzedać, także no otworzę co mogę. I za chwilę to jakoś porozdajemy sensownie, żeby nie było. Normalnie pack opening cały widzę, z tego wyjdzie. Zaraz trzeba będzie to może jakoś też przesortować po wartości. Weźmy sort by value.
Okej, okay, rozumiem, że to są te najbardziej warte. Aha. Nie, czyli to są te najbardziej warte przedmioty. Okej. Okay. Dobrze. Jakiś large influence ulany. Dobrze, fajnie. Nawet nie wiem, co to jest. To też large influence ulany. Chcę wpierw ekwipunek sprzedać, którego ewentualnie nie potrzebuję. To jest jakiś enhancer, to może nie. Jakieś farby, farby też mogą zostać. Dobra, to możemy, nie możemy, tego też nie możemy sprzedać. Wow, czy to możemy, to możemy, to możemy. Nic nie możemy, widzę, dobra, chwila. To w takim razie rozwalmy ten ekwipunek, który jest słabszy. Generalnie. Niepotrzebny mi on jest do szczęścia. Nic a nic. Dobrze by tylko było naszego miecza, to jest ten zajebisty miecz, nie? Dobra, to tego miecza nie oczywiście nie będziemy niszczyć, resztę poniszczymy. Dobra, to możemy gdzieś tam aktywować. Tu jeszcze jakieś te dodatkowe rzeczy, które zyskaliśmy. Że też to wszystko pootwierajmy. Żeby mi to już w ekwipunku nie zalegało. Generalnie. Okej. Okay. To chyba ostatnia skrzyneczka. Teraz tak, co mogę dać dla Lany, dajmy dla Lany na szybko. W ogóle, bo trochę mam kasy, w sumie możemy może kupić, bo chyba jest upgrade w Legacy, który przyspiesza dawanie im tych giftów. Tak, tylko to kosztuje 500 000. Czy ja chcę wydawać na to 500 000? Może niekoniecznie. Także chwilowo odpuśćmy. Tutaj też jeszcze jakiś w ogóle lockbox, ale nie jest to zbyt... No dobra, ale weźmy to. Jakieś buffy, nie buffy. Czy to mogę sprzedać? Mogę, fajnie. Czy to mogę sprzedać? Tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę, tego nie mogę. Skąd ja znowu mam tyle w punku? Przed chwilą przecież rozwalałem to wszystko, wow. Nie ogarniam, ale dobra. Szybko to rozbierzmy wszystko, co mi nie jest do szczęścia w ogóle potrzebne. Okej. Dobrze. Co to jest w ogóle? Nie wiem, możemy to aktywować gdzieś tam później. Okej, okay, tutaj mamy coś dużego dla Lany. Widzę, że te gifty nadal się dosyć długo daje, ale okej. Okay. Szkoda, że tych giftów nie mogę dawać jakoś tak zbiorowo. Okej, okay, zobaczmy, czy coś jeszcze... Jeżeli coś ma moderate gaina, to możemy to rozdawać od razu, tam bez większego patrzenia na to. I zaraz weźmiemy innych kompanów, żeby im rozdać te rzeczy. Generalnie to jeszcze jakieś też gifty. Okej, okay. Ale to też wszystko gifty. Okej, okay, tutaj jeszcze jakieś rzeczy. Okej, okay, tu jakieś... Okej, okay, nie wiem, co to jest. Tutaj też jakieś premium gifty. Nie wiem, po co my mamy tyle tych giftów w ogóle, ale okej. Okay. Weźmy to wszystko, potwierajmy, jak już tak... Nie, tobie tego nie chcę dawać, bo tobie to nic nie daje. Tu jeszcze też jakieś coś. O, co ciekawe, nawet w końcu jakiś pis ekwipunku, który jest lepszy od tego, co miałem. No spoko. Dobra. Czyli tak, weźmy sobie innych towarzyszy. Okej, okay, co ciekawe, Jorgan niby zaginiony w akcji, ale jest tutaj. Dobra, kogo najbardziej dalej lubię? Oczywiście naszego droida. Zobaczmy naszego droida, czy cokolwiek mu dam. Dam mu coś, dobra. No to dajmy to dla T7a naszego. Okej, okay. Premium Warzone Crate, no tego nawet nie mogę, bo mam maxa. Small Influence Gain, Small Influence Gain to może nie. Moderate, jeżeli coś daje, to czy mogę to jakoś... Nie wiem, jak, czy ja to mogę jakoś posortować, żebym miał wszystkie rzeczy, które mogę mu dać pod tym, pod jednym miejscem, ale dobra. Tutaj coś mogę też mu dać, co mu się bardzo spodoba. Tutaj też coś mogę mu dać, co się mu bardzo spodoba. Okej, okay, tu jeszcze w ogóle jakaś skrzynka z nagrodami, które nie otworzyłem. I też akurat mogę coś dać dla T7a. O, tu możemy mu dużo dać tego. Także weźmy, wykokśmy u niego wpływy w takim razie. Okej. Okay. No to też mu mogę dać. Dobra, widzę, że T7 dużo fajnych rzeczy przyjmie. Także spoko. Tutaj akurat zero influenza, tutaj to jest zdecydowanie dla niego, bo to jakaś część od robota. Tu jeszcze też jakieś rzeczy. No całkiem sprawnie poszło, sporo mu tego daliśmy. Dobra, weźmy teraz kogoś, kto może jest trochę mniej, że tak powiem, dobry. Z Kalio mamy bardzo mały influence, weźmy sobie Kalio.
O właśnie, dla niej myślę będziemy mieli rzeczy, które mogą się jej spodobać też. Także jej to wszystko rozdajmy. O, proszę bardzo. Tutaj też jakieś coś rzeczy z pre-republiki. Spoko, tutaj null, tutaj large influence gain, proszę bardzo. Okej, zobaczmy jakieś tutaj rzeczy, tutaj też large influence gain, tutaj też, dobra, fajnie. Pozbędziemy się tego wszystkiego, podbijemy z nimi sobie trochę te relacje. Okej, jeszcze jakieś gifty gdzieś mam? Nie widzę. Tutaj jeszcze coś. Dobra, posortujmy to sobie po wartości. Okej, okay, no i w miarę coś tam oczyściliśmy, mam wrażenie, ten ekwipunek. Tutaj jeszcze jakieś rzeczy mamy, które możemy jej dać. Okej, okay, dobra, to wystarczy. Wróćmy sobie do Lany, z którą mamy oczywiście najwyższy poziom. Dobra, i to tyle, jeśli chodzi o oczyszczanie ekwipunku. Pytanie, dobra, gdzie jest to zadanie? Jest gdzieś tutaj, także biegniemy do niego. Wątpię, że damy radę w tym odcinku tą fortecę zniszczyć. Bo to podejrzewam nie będzie wcale szybka, krótka piłka, ale zobaczymy. Ale już chciałbym ten temat domknąć, generalnie. Także zobaczmy, gdzie nas gra w ogóle pokieruje, bo jak rozumiem, gra mnie kieruje tutaj, nie? Tak. Dobra. To zobaczmy, z kim tu mam porozmawiać i gdzie mam zacząć to zadanie. Musimy na pewno wyjść stąd. Także wyjdźmy. I tutaj musimy z kimś porozmawiać. Czy to będzie ta sama misja, tylko że trudniejsza? Mam nadzieję bardzo dużą, że nie. No ale o tym się przekonamy za chwilę. Jakieś medykamenty by się w ogóle przydały. Czy to jest medical droid? Tak, proszę bardzo. Tylko tutaj są te rzeczy, których można używać raz na walkę. Co jest głupie. Dobra, no weźmy sobie ich trochę. Zawsze to raz na walkę można czegoś użyć. Generalnie. I pogadajmy z tym gościem. Back for more, are we? Must be making progress with those battle stations. I like to hear it. You all set? Pytanie, czy jak zacznę to w story mode, to będzie ok? Dobre pytanie, nie wiem. Kuźwa mać. Okay, then. Czy to jest po prostu to zadanie? Mam nadzieję, że jak odpalę to w wersji story mode, to będzie ok. Ok, czy to będzie to? Boję się, czekajcie, dobra. Na wszelki wypadek, żebym nie tracił czasu, weźmy, zabandujmy sobie tą misję. Pogadajmy z gościem jeszcze raz. Zróbmy to. Tak, proszę bardzo. I to jest dopiero wersja ta Heroic 2+. Czyli podejrzewam, że najlepiej by to było zrobić z dwoma graczami. Czyli nie wiem, czy w ogóle sam będę w stanie to zrobić. Spróbujmy. Zobaczymy, jak dostanę mocno w papę, to nie wiem, co zrobimy z tym fantem. Na razie spróbujmy zrobić to samemu. A jak nie, pomyślimy być może o jakiejś współpracy. Dobra, pogadajmy z tutaj naszymi tutaj ludźmi. Między innymi z Teronem. Już może tym razem nie będę podgłaśniać tych wszystkich jego kwestii, bo coś czuję, że mogą być bardzo podobne jak ostatnio. Lecimy na Hoth. Aha, dobra, czyli po prostu zrobienie tych kontraktów odblokowuje nam w ogóle tą misję. A ciekawe, czy to będą inne dialogi niż wcześniej? Zobaczymy, to chyba nie są te same dialogi, tak więc na razie je zostawię, a później zobaczymy. Okej, także lecimy tutaj, w takim razie na stację, no i zobaczymy, jak nam pójdzie tym razem. Czy ja znowu będę musiał ją całą przejść, żeby ją zniszczyć? Nie mam bladego pojęcia, ale chyba zaczynamy dokładnie w tym samym momencie. Once you set that reactor to blow, you'll need to hightail it out of there before we're all, you know, incinerated. To chyba nie jest ten sam dialog, ale okej. Dobra, czy już mamy coś innego? Tutaj mamy jakieś rzeczy do aktywacji. Czy mamy jakiegoś droida? Czy ty mi coś dasz ciekawego? Czy to jest też once per fight? Też jest once per fight. Tutaj też jest once per fight. A co jest lepsze? W sumie to samo, to jest tańsze.
I on leczy przez jakiś czas. Okej. Wezmę to chyba. Będzie lepsze. Tylko nie wiem, czy ja mogę dwóch różnych użyć w jednej walce. Zobaczymy. W każdym razie trochę sobie tego nakupię, tak na wszelki wypadek, bo tutaj to może być bardzo potrzebne, jeżeli robimy to na większym poziomie trudności. Dobra, ruszamy dalej w takim razie. Zobaczymy, na co tutaj natrafimy. Poza przeciwnikami oczywiście. To jest w miarę oczywiste. Mam nadzieję, że dobrze poszedłem. Chyba tak. Dobra, także walczymy z nimi. Widzę, że póki co nie ma tutaj jakichś mocniejszych przeciwników. Okej, ktoś tam do nas trochę gada. A właściwie do swoich ludzi, ale też trochę dzięki temu do nas. Także zobaczymy, pewnie na koniec czeka nas jakiś mocniejszy boss, znając życie. Tutaj na razie ciężko nie jest, chociaż być może troszeczkę mocniejsi przeciwnicy są. Nie wiem, dobra, lecimy dalej. Aktywujmy sobie jakieś mocniejsze ataki. Oczywiście w tym odcinku tej Gwiezdnej Fortecy nie ogarniemy, także będziemy ten odcinek sobie pomału kończyć. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. W kolejnym odcinku na pewno sobie to ogarniemy. Nie wiem, czemu tyle razy mówię słowo odcinek, ale już po prostu się komituję do tego bardzo ostro, wspominając jeszcze o tym. No tak się, jak mówiłem, w tym odcinku to było na tyle, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.